spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj na początek spójrzmy na ten układ współrzędnych. Jeżeli narysujemy sobie układ współrzędnych, to on nam podzieli tę przestrzeń na cztery ćwiartki i numerujemy je zawsze przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli tu mamy pierwszą, drugą, trzecią oraz czwartą ćwiartkę. No i teraz tutaj zauważcie, że mamy kąt równy 90 stopni, czyli tu mamy 90, tu mamy 90, tu mamy 90 i tu mamy 90, czyli możemy powiedzieć, że pierwsza ćwiartka będzie od 0 do 90 stopni, druga ćwiartka to będzie kolejne 90, czyli to będzie od 90, czyli odtąd, do 180, czyli od 90 do 180, kolejna to znowu plus 90, czyli od 180 do 270, no i czwartą zapiszmy od 270, dodać 90, czyli do 360 stopni. Na maturze podstawowej Was tak naprawdę interesuje pierwsza i druga ćwiartka. Po co ja Wam to pokazuję? Otóż tutaj zauważcie, że czasami będzie się pojawiała jakaś informacja na temat kąta. I albo będzie pokazane na przykład, że kąt alfa należy do przedziału od 90 do 180 stopni, czyli my wiemy, że to będzie druga ćwiartka. Pierwsza ćwiartka byłaby zapisana w ten sposób, że alfa należy od 0 do 90 stopni. Czasami także jest powiedziane, że kąt alfa jest kątem ostrym, czyli także należy do tego przedziału, czyli informacja, że alfa to kąt ostry, mówi nam o tym, że mamy pierwszą ćwiartkę układów współrzędnych. O tym dobrze wiedzieć w kolejnych zadaniach. Czyli wiemy już, jak numerujemy i dlaczego ćwiartki. No i rzecz druga, powinniście wiedzieć, jakie znaki będzie na przykład miał sinus w zależności od ćwiartki. No tak jak mówiłam wcześniej, Was interesuje tylko pierwsza i druga ćwiartka, ale ja pamiętam, tych znaków uczyłam się wierszem. Czyli nauczyłam się takiego wierszyka, że w pierwszej ćwiartce same plusy, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus. W pierwszej ćwiartce same plusy to oznacza, że sinus, kosinus, tangens, no bo Was kotangens nie interesuje, ale kotangens w sumie także są dodatnie, tak? Bo w pierwszej ćwiartce same plusy, czyli tutaj wszystko będzie dodatnie, w drugiej tylko sinus. Czyli jeżeli tylko sinus jest dodatni, to oznacza, że zarówno kosinus, jak i tangens będą ujemne, czyli mniejsze od zera. Czyli tutaj ujemne, ujemne, w pierwszej ćwiartce same plusy, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens. No to zapisując mogę Wam pokazać. Te dwie funkcje będą dodatnie, czyli sinus i kosinus będą ujemne, a w czwartej kosinus, czyli kosinus będzie dodatni, a sinus, tangens, kotangens ujemne. No ale my spójrzmy na pierwsze dwie ćwiartki. Co wiemy? Wiemy, że sinus alfa to 3 piąte i kąt alfa należy do drugiej ćwiartki. No to sprawdźmy. Sinus w tej drugiej ćwiartce jest dodatni. No faktycznie 3 piąte to liczba większa od zera. I to już jest pewna informacja, jeżeli będziemy liczyli na przykład kosinusa i tangensa, że ponieważ to jest druga ćwiartka, to i kosinus i tangens muszą nam wyjść ujemne. Jeżeli wyjdą dodatnie, to oznacza, że coś źle po prostu jest tutaj obliczone. No dobra, ale przejdźmy teraz do wyznaczenia na początek kosinus kwadrat alfa. Jeżeli mamy sinus, a chcemy wyznaczyć kosinus, to wykorzystujemy ten wzór, to jest wzór na jedynkę trygonometryczną. Czyli mamy tak, sinus kwadrat alfa, czyli skoro alfa to 3 piąte, to sinus kwadrat to 3 piąte do kwadratu. Podstawmy. Dodać kosinus kwadrat alfa, tego nie znamy, i to będzie równe 1. No i zauważcie, że teraz naszą jedyną niewiadomą będzie kosinus kwadrat alfa, czyli to już sobie wyznaczymy. No to mamy tak, 3 piąte do kwadratu, 3 do kwadratu 9, 5 do kwadratu 25, dodać kosinus kwadrat alfa równa się 1. No i teraz ten ułamek przenosimy na prawą stronę, oczywiście pamiętając o zmianie znaku. Czyli kosinus kwadrat alfa to jest 1 odjąć 9 dwudziestych piątych.
Żeby wykonać takie odejmowanie, najlepiej jedynkę zamienić na ułamek o mianowniku 25. Czyli kosinus kwadrat alfa to będzie 25 25, ponieważ kreska ułamkowa nam zastępuje znak dzielenia, a 25 podzielić przez 25 będzie 1. Odjąć 9 25, no teraz możemy już spokojnie odjąć, czyli 25 odjąć 9 to 16, a wspólny mianownik przepisujemy. No i teraz, co podniesione do kwadratu da nam 16 25? No są dwie możliwości, 4 piąte do kwadratu i minus 4 piąte do kwadratu to 16 25. Czyli sam kosinus to są 4 piąte lub kosinus alfa to minus 4 piąte. 4 piąte do kwadratu to 16 25, minus 4 piąte do kwadratu to również 16 25. No i teraz wracamy do znaków. Ponieważ wiemy, że kąt alfa należy do drugiej ćwiartki układów współrzędnych, to kosinus w tej ćwiartce jest ujemny, czyli mniejszy od zera. Czyli my tutaj odrzucamy to rozwiązanie dodatnie, ponieważ jest to druga ćwiartka. Czyli kosinus alfa to minus 4 piąte. Czyli możemy zapisać, że tak, kosinus kwadrat alfa to 16 25, a sam kosinus alfa to minus 4 piąte. Gdy znamy sinus i kosinus, to nie ma problemu z wyznaczeniem tangensa. No bo tangens to będzie sinus alfa przez kosinus alfa. I oczywiście kreska ułamkowa nam zastępuje znak dzielenia. Czyli ja sobie zapiszę tak. Sinus alfa to 3 piąte podzielić przez kosinus alfa, czyli minus 4 piąte. No to liczymy. Mamy pierwszy ułamek razy odwrotność drugiego. Skracamy przez 5. Liczba dodatnia razy ujemna da wynik ujemny, czyli tangens alfa to minus 3 czwarte. Jest to druga ćwiartka, no to sprawdzamy. W drugiej ćwiartce tangens jest ujemny. Mamy faktycznie minus 3 czwarte. Spójrzmy na podpunkt B. Tu mamy także podanego sinusa, czyli kosinusa wyznaczymy z jedynki trygonometrycznej. Czyli podstawmy sobie, mamy sinus kwadrat, a tu znamy samego sinusa, czyli sinus kwadrat to 2 trzecie do kwadratu. Dodać kosinus kwadrat alfa równa się 1. Potęgujemy 2 do kwadratu 4, 3 do kwadratu 9. No i teraz 4 dziewiąte przenosimy na prawą stronę ze zmianą znaku, czyli mamy 1 odjąć 4 dziewiąte. Zatem kosinus kwadrat alfa, no to jedynkę zamienimy sobie na ułamek o mianowniku 9. 9 podzielić przez 9 to 1, dlatego mamy 9 dziewiątych. No i następnie kosinus kwadrat alfa to będzie 5 dziewiątych. No to mamy kosinus kwadrat wyznaczony, a teraz byśmy chcieli samego kosinusa. Czyli kosinus alfa to będzie pierwiastek z 5 dziewiątych lub kosinus alfa to minus pierwiastek z 5 dziewiątych. Oczywiście, gdy wyłączamy sobie pierwiastek, to wyłączamy go i z licznika, i z mianownika, czyli pierwiastek z 5 zostaje, a pierwiastek z 9 to 3. A tu mamy minus pierwiastek z 5 przez 3. Pamiętajcie, że gdy mamy kwadrat i po prawej stronie liczbę dodatnią, no to otrzymamy tak naprawdę dwa rozwiązania. To jest na takiej samej zasadzie, jak mamy na przykład x kwadrat równa się 4, czyli drugą potęgę, a po prawej stronie liczbę dodatnią. To co podstawić pod x, żeby podnieść do kwadratu i otrzymać czwórkę, to może być albo 2, albo minus 2. 2 do kwadratu 4, minus 2 do kwadratu to również 4. No właśnie stąd tutaj nam się na razie pojawiły dwa rozwiązania. Ale czy one będą oba poprawne? No zauważcie, że wiemy, że alfa należy od 90 do 180. Jesteśmy w drugiej ćwiartce
i kosinus w drugiej ćwiartce jest zawsze ujemny. No to my sobie skreślimy to rozwiązanie dodatnie, czyli kosinus to minus pierwiastek z 5 przez 3. No i jeszcze tangens, no to wzór na tangens mamy tutaj. To będzie sinus kąta alfa, czyli 5 dziewiątych. O, nie, nie, absolutnie. Sinus kąta alfa to 2 trzecie. Podzielić przez kosinus alfa, czyli minus pierwiastek z 5 przez 3. No i teraz, jeżeli dzielimy, to 2 trzecie przepisujemy i mnożymy przez odwrotność, czyli minus 3 przez pierwiastek z 5. Skracamy. No i tangens alfa to będzie tak, liczba dodatnia razy ujemna da wynik ujemny, 2 razy 1 to 2, 1 razy pierwiastek z 5 to pierwiastek z 5, no i jeszcze możemy się pozbyć niewymierności, czyli licznik mianownik mnożymy przez pierwiastek z 5. 2 razy pierwiastek z 5 to 2 pierwiastki z 5, a pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to pierwiastek z 25, czyli 5, czyli tu mamy minus 2 pierwiastki z 5 przez 5.